Jedziemy na oględziny kolejnego pojazdu. Zima, śnieg, ślizgawica. Paradoksalnie dla rzeczoznawcy pracującego w Trójmieście zimą nie ma aż tyle pracy. Stegna czy Krynica Morska, no to tam zdecydowanie latem to są zdarzenia, no bo już tam są takie korki i tam tyle ludzi jeździ, że siłą rzeczy muszą się ze sobą w jakiś sposób dotykać. A z kolei zimą to tam sporadycznie są zdarzenia. Większość szkód to są, jak ja to nazywam, uderzenia kapeluszem. W momencie, jeżeli jest to zbita lampa tylna, czy uszkodzony reflektor, kierunkowskaz, no to można go wymienić, żeby spełnić warunki bezpieczeństwa ruchu drogowego i kontynuować jazdę, a blachy naprawić już wtedy w miejscu docelowym. Wystarczy tylko przedzwonić na infolinię i uzgodnić to z ubezpieczycielem, a później przestawić się fakturami. Zresztą tutaj z jednej i z drugiej strony pracują ludzie, w związku z tym no jest to, są to zrozumiałe chyba historie. Mimo że pan Mirosław pracuje w zawodzie kilkanaście lat, to dalej w jego pracy zdarzają się zaskakujące sytuacje. Takim ciekawym przypadkiem było zeszłoroczne gradobicie lipcowe. W Redzie objęło też częściowo Rumię i Wejherowo. Praktycznie wszystkie samochody, które stały wtedy pod chmurką, zostały uszkodzone przez grad, który momentami miał wielkość kurzego jaja. Także jak klienci pokazywali mi to, co zamrozili w swoich zamrażarkach, żeby uwiecznić to na przyszłość, to coś nieprawdopodobnego. Dotarliśmy na miejsce. Do oględzin jest już przygotowane Opel Astra. Zobaczmy, co stało się w tym przypadku. Na podwójnej ciągłej kierowca Seata zaczął wyprzedzać Nissana. Zza zakrętu nadjechał Opel Astra. Kierowca Astry, starając się uniknąć zderzenia czołowego, odbił w prawo. Uniknął zderzenia, ale swoją podróż zakończył na betonowym słupku. Dzień dobry, witam. Szanowanie. W sprawie Opla Astry? Dokładnie. Mirosław Szweda, Link 4. Czyli to jest ten samochód. Tu widać charakterystyczne miejsce. Dlatego było uderzenie w podłużnicę, dlatego wypaliły poduszki. Dwie poduszki wypalone. Napinacze pasów ściągnięte. Co? Mamy już? To możemy ściągać. Tutaj Opel nam dosyć dobrze to rozwiązał i nie ma z tym aż tak dużo roboty jak przy innych markach. Ta podłużnica jest znacznie w tamtą stronę przesunięta. Na zewnątrz w stosunku do nadwozia. Panie Krystianie, musimy się pospieszyć. O 15 we Wrzeszczu mamy następne oględziny. Także to musi iść migiem, a już tutaj widzę, że to jest wszystko praktycznie rzecz biorąc odkryte. Końcówka podłużnicy uległa mocnej deformacji. Podejrzewam, podłużnicę trzeba będzie też pociągnąć. Tak, wzmocnienie na zderzak. Tak samo jest do wymiany. Okular jest zdeformowany. Trzeba to wyrzucić. Widać, że drugi reflektor, reflektor lewy też na uchwycie, został wyrwany. Lepiej będzie, jak to zdemontujemy. Widać, jaka jest w tej chwili deformacja. Popatrz na tamtą, na ten wzmocnienie, szczególnie w to miejsce, na okular. I tu. Widzisz przełamanie? To całe poszło do góry. Tak samo tutaj. Pokrywa niby niewielkie uszkodzenie, co trzeba zakwalifikować do wymiany. Zgadza się pan? Tak. Poduszki jedna, poduszka druga, wymiana. Tak samo tutaj z przodu. Belkę przednią do wymiany, podłużnicę w części końcowej do wymiany,
podłużnica w części dalszej do naprawy i lakierowania. Kończę. Bardzo panu dziękuję. Spieszę się do Wrzeszcza. Miło było poznać. Dzięki bardzo. Ta Astra nie wytrzymała starcia ze słupkiem betonowym. Ponieważ wypaliły poduszki i uszkodzona jest podłużnica, naprawa będzie kosztowna. Zobaczmy, ile trzeba będzie zainwestować w Opla. Rzeczoznawca do wymiany zakwalifikował m.in. poszycie przodu, maskę silnika, wspornik amortyzatora zderzaka, prawy reflektor, końcówkę podłużnicy, deskę rozdzielczą, poduszki powietrzne kierowcy i pasażera. Na części zamienne trzeba będzie przeznaczyć 15 263 zł. Standardowo trzeba doliczyć koszty lakierowania i robociznę. Za całą naprawę Opla trzeba będzie zapłacić 22 831 zł. Najwięcej czasu zajmie nam wyciągnięcie uszkodzonej podłużnicy, ponieważ musimy auto wstawić na ramę i pomierzyć. Myślę, że naprawa samochodu potrwa 5 dni.